Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Dobra, tutaj ciągle to samo, tak więc na start dajemy szmaragdowej Herald fragmencik, aby... Okej. Okay. Zobaczmy w sumie nasz licznik śmierci. Znaczy nasz, w sumie trochę bardziej mój. Ile już razy zginąłem? 46 razy zginąłem. Z czego połowa tego... No to może nie połowa, ale z 10 razy zginąłem trochę na własną rękę, bo musiałem, a pozostałą liczbę razy trochę przez własną głupotę. Nie opuszczam się. Tutaj on nic nowego mieć nie ma chyba. Ale właśnie, mógłbym wykupić sobie tutaj rzeczy, więc weźmy to. No tu już mam sporo. A przydadzą się też kolejne zaklęcia. Tutaj bym mógł kupić kadzidło prostaka, ale to mi na razie potrzebne nie jest. Podkreślam, na razie. Tak. Nie wyciągnąłem płomienia, więc nie mam faktycznie czego ulepszać. Więc wyciągnijmy go szybko. Stąd. Będzie gdzieś... O, tutaj jest. Zabieramy w takim razie. I lecimy go upgrade'nąć. Ok, za jeden płomyk. No i proszę. I mamy płomień plus 1. Nie wiem, czy da się płomień do plus 10 ulepszyć. Słuchaj, nie pamiętam. Musiałem teraz odpalić konsolę i sprawdzić na... Trochę mi się nie chce tego robić. Ale no, i tak nie zamierzam na razie korzystać z biromancji, więc płomień wraca do... do pudełka, a my pogadamy sobie jeszcze tutaj z naszą ziomową, która nie rozstaje się ciągle. Aha, nie, okej, rozstała się. Miała czaszkę, a teraz ma reg. Some of them are used to none of the different. You know how they call this place Drang Lake, right? Well, in the old lore, in stories and the like, they said it had another name. What was it? Well, I don't know. It's just something I heard. Since long, long ago, many kingdoms have risen and fallen on this very spot. Each like a great flame that turns to soot. Maybe that's why people don't remember much about the past. You see that blacksmith over there? Is he one of those hollows? He seems to keep eyeing me up. He sort of looks like my father. He's a blacksmith too, you see. Poor man's such a worrywart. But he wouldn't follow me out here, would he? I was born in a land to the west, Bulgan, famous for its merchants. There were great bustling cities. But for me, they were suffocating. And so I set out in search of stones in faraway lands. There are dangers, for certain, but I much prefer to live this way. But for the life of me, I can't remember how I ended up here. It's as if I were drawn to the place,
or lured in. Oh, I don't know. These stones may look Zatrusz się powtarza i to, co mówię o tym ojcu, to jest fakt, ponieważ Leningrast jest jej ojcem. Jest nawet jeśli z nim pogadamy, to jest duża szansa, że on sam się do tego przyzna. No dobra, widzę, że na razie oferta się nie zmieniła. Ona chyba im bardziej zaawansowani jesteśmy w fabule, tym więcej ma do zaoferowania, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, teraz pogadamy, czy też wspomni o tym, że to jest, czy sam potwierdzi, że to jest jego córka. Witless daughter finally came home. Just as oblivious as she's always been. Well, at least now I can keep an eye on her. Stones, try asking my daughter. You might be surprised. Now, don't go near that scum near the pit. The scoundrel's name is Gilligan, and he's infamous in our hometown. Yes, everyone's heard of him, as he always manages to stir up trouble. Gilligan? Gilligan can certainly be helpful at times, but he's a real conniver when it comes to money. Huh? There are even people out for his life. And you can bet he brought it on himself. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole... Dobra, to już się mówił. Czy Gilligan? Czy... A faktycznie! O jeny, zapomniałem! No jest! Kurde, jego tam można było spotkać obok tego miejsca, gdzie spaliłem ten. Tam musiałem iść do boku, albo zeskoczyć, albo zejść po drabinie i tam też było chyba coś do znalezienia, ale był też tam on. I on mógł coś powiedzieć więcej właśnie o tej Myfi. W sumie zobaczmy, czy dalej ma coś do powiedzenia. Siema. Who are you? The name's Gilligan. Right? Don't make me say it twice. All right. What do you want? I stock everything that you could possibly need. Padanie na twarz, nauczony gest. Usta drabiny. On właśnie może mi drabiny ustawić do tej dziury, żebym mógł bezpiecznie zejść na dół. Oh, I should have listened to the warnings. This place is flipping mental. Huh? No, I wasn't born here. I'm from a wee bit. I'm from a wee bit out west. That's all. Seen some rough times. I think I'll settle down for a while. You wouldn't believe the shenanigans that happen in my business. I thought at least here in the middle of nowhere, I could stay clear of it all. My old pals. Oh, don't ask me what happened. You know discretion, the old chump. That gaping hole. Well, search me. It's where the people around here toss all their rubbish. Corpses, or you know what. Or whatever they'd rather be rid of. Oh, and those human statues. Who are they supposed to be? Anybody, I suppose. Probably just some old pagan costume. What's it like at the bottom of the hole? Why in the hell would I know? Oh yeah, somebody told me that the grave of a saint lies below here. Not built by the king, no. It dates back to a time long before him. The tomb connects to that hole. And there's something about some rat king down there. If the old rat is as rich as they say, maybe I should go and pay him a visit. Nie, zostań tu gdzie jesteś, naprawdę. Zostań. I should have listened to the warnings. Dobra, to już się powtarza. You want to I uwaga. Go down that awful hole. You must have lost your marbles. Fine, I'm happy to be of service.
You need a ladder then, sure enough. But you'll have... Tak, tak, chcesz kasę. No, stać mnie w sumie na wszystko, więc możemy sobie od razu ustawić. Nie wiem, gdzie on te drabiny trzymał. Popatrzcie, no już ma od razu gotową, skleconą całą drabinę, a tam normalnie za nim nic nie ma. Patrzcie, drabinkę za 500, jaką ustawi? Taką co nic. The only things I sell are miniatures. I mean, if that tickles your fancy, you can buy as many as you like. No właśnie, no co, wzmocnioną pałę, zwykły bicz, szpony, drewnianą tarczę, set złodzieja, ostry nóż, śmierdzący szlam, serum krwotoczne oraz miniaturę drabiny. To mi się przyda na później, więc... To sobie wezmę, ale patrzcie jaki typ, no. Jakbym w Biedronce kupował. Mama ozdobna drabina. Ciekawy drobiazg, ale służy tylko do celów dekoracyjnych. Ta ozdoba nie spełnia chyba żadnej szczególnej funkcji i raczej nie jest wiele warta, ale zażądano za nią wygórowane ceny. No, gdybym z nim pogadał tam wcześniej... Nigdzie, stoi przed tobą. Tam wcześniej właśnie w dolinie, to mógłbym to za 2000 taniej zgarnąć. Dobra, użyjmy tutaj duszy dzielnego wojownika, żeby mieć na tyle dusz, żeby postawić wszystkie te drabiny. Tak, tak, tak. Teraz za 3500. Mogę to sobie pominąć, no ale... Zobaczycie, jakie są... różnice, jeśli chodzi o te drabinki. Tu jest drabinka numer 2. Jest troszeczkę dłuższa od tej pierwszej. Jak widać, ale to nie jest zamiennik. To jest druga drabina. Tutaj mówię znowu o tym. Tak, tak, tak. I za 12 tysięcy najlepsza drabina, jaką mogę mieć. Dokładnie w tamtym miejscu. Get such a warm feeling inside when I get the chance to help others. No, także dziękować ci za tę drabinę. Chociaż nie bardzo wiem dlaczego to jest z drewna, bo chyba lepiej by było to zrobić jako drabinkę linową czy coś takiego, no ale... Jak tam se chcesz. I proszę, za 12 tysięcy mamy najdłuższą drabinę. Która... Tak, 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 to już się powtarza. Super, super. A nie, to była chyba ta drabina? Nie, to idzie tutaj. Ta jest najdłuższa. No, ale tam będziemy schodzili dopiero, kiedy zakończymy wątek w warowni. Bo tam właśnie... Znaczy tam, no. Idziemy dołem i jeszcze im bardziej idziemy w dół, tym bardziej szukamy kolejnej wielkiej duszy. Dobra. Tak, tak, tak. Dobra, księżą jestem. Droga błękitu jest na 1, wszystko inne na 0. Dobra, tu już się powtarza. Szkoda. Liczyłem, że powie coś nowego. Tutaj to na razie zostawiamy. Tutaj też... A, jest ta lina nazwa Lloyda. Okej, okay, czyli... Tak dałoby się tego mimika ujawnić. Tak, 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 tak. Super, au. Dobra. Ten tutaj normalnie sobie jest. To już... chyba to są wszystkie osoby, których... Znaczy, które mogę mieć w Majuli. I prawdopodobnie, gdybym był podłączony do netu, to miałbym teraz... Ej, nie, nie chciałem z nią gadać. Kurde! To miałbym teraz trofeum za właśnie zgromadzenie tutaj
chyba bodajże 8 osób, albo żeby to trofeum zdobyć, to muszę pogadać z ziomkiem. Nie wiem, ale sprawdzę. Kiedy uda mi się znowu połączyć z netem. Na razie lecimy sobie tutaj z powrotem do żelaznej warowni i będziemy ją, tak jak mówiłem, po tym odcinku teraz eksplorowali, ale najpierw pogadamy jeszcze z handlarzem, który znajduje się tam na wejściu. Okej. Tam sobie odpuszczamy, ale tutaj, tam dalej jest handlarz, tutaj są te typy. O, zbrojmistrz Denis atakuje. Fajnie. Już. Drugi mroczny duch, jaki mnie tu zaatakował. Kamień klucz Farosa. O, jest zbrojmistrz. Proszę! O kurde! Cóż to za... magia! Jakieś miecze dusz i tak dalej. Moc! Hełm rycerza Alon. Okej. No. Haha, pięknie. Backstab! Szkoda, że to nie ucina głowy, jak ma jaki jest egzekucja, bo to byłoby piękne. Ale okej, gościu wypędzony. No i kolejna kukła człowieka zdobyta. No trochę to średni użytek, jak ma być szczery, no ale... wolę to niż śmierć. Chociaż wolałbym jakąś magię za niego zdobyć. Tu mamy właśnie handlarza. To jest też kolejna osoba, która daje mi dostęp do przymierza, ale żeby to przymierze odblokować, to uhuhu, ale trzeba być zaawansowanej fabule. O właśnie, u niego mogę te kadzidła używać, żeby obniżać wymogi do zaklęć. Ale na razie nie ma co. No plus zresztą, no, biorąc pod uwagę moje statystyki, raczej nie będzie czego wykorzystywać, żeby te zaklęcia obniżać. A nawet jeśli będę miał coś za nisko, no to potem wystarczy sobie tylko kilka współczynników dać wyżej. Co miał na sprzedaż? Set błazna i set bandyty. Okej. Okay. Pierścień przeklętego ukąszenia. Zwiększa odporność na klątwy. Piękna rzecz. Jeden z kilku pierścieni ukąszenia, znanych z niecodziennego wyglądu, zwiększa odporność na klątwy. Podobny, niepokojący wygląd tych niepokojący wygląd tych pierścieni wskazuje, że pochodzą z tego samego źródła. Ktokolwiek je stworzył, niewątpliwie znał się na swoim fachu. Kukła człowieka. O, wyryte. Bardzo dobrze. Przepraszam, dziękuję, witaj. Sercewia moneta. Proszek naprawczy. Żywica węglowej sosny. Czarna bomba zapalająca. Zielony pąk. Oraz stara pachnąca gałąź. No, jak na razie to donikąd, jakby się zauważył. Tak, znowu ja. Problem. I tu. Strzała dusz. Wielka strzała dusz. Ciężka strzała dusz. Wielka ciężka. Kontrola upadku. Mroczne pozdrowienie. Uwalnia kilka kul mroku. To chyba już mieliśmy. I mroczna burza. Tego nie mamy. Ezoteryczne zaklęcie stworzone przez Navlana, sławnego wygnanego czarownika, tworzy lokalny wir mrocznego płomienia. Heretyk Navlan został poddany egzekucji wraz z całą jego wioską, a samo wspomnienie jego imienia traktowano jako zbrodnię. Powiada się, że stało się tak, ponieważ próbował on zajmować się zakazaną sztuką wskrzeszania. Wykupujemy to oczywiście. Niewiele brakuje. To zużyjmy sobie jakąś duszę. Myślę, że dusza dumnego rycerza powinna załatwić sprawę. No, na luzie. Kupimy jeszcze tą ciszę. Bo to jest... znaczy kontrolę upadku, bo to jest właśnie zaklęcie, którego jeszcze nie mam. Ale mam pierścień, który daje te same efekty. Zaklęcie ułatwiające ukradkowe działanie. Zmniejsza obrażenia otrzymywane po upadku z wysokości. Leżąca na wschodzie kraina Mirra jest nie tylko ojczyzną dumnych rycerzy. Istnieje tam również tradycyjny zakon wojowników cienia, którzy w ciszy wykonują zadania, o których lepiej nie wspominać. No, czyli mówiąc krótko, chodzi o po prostu skrytobójców. Właśnie, zanim tak, to spróbuję z nim jeszcze pogadać, może coś powie ciekawego.
mainly a treasure hunter, you see. Many a merchant on the site. A rumour bang, looking for a find, following me instincts. I don't care what a thing's worth. What matters is whether it grabs me. Do I enjoy what I do? Well, that's a good question. I suppose I must. I've been doing it for ages. Czyli taki wędrowny kolekcjoner, powiedzmy. Ja, może tak ci mówiono, ale to akurat pójdę. Dobra, to już się powtarza. O tej kaplicy sobie... No... Znaczy... Jezus... Do tej kaplicy... Trochę zaspoileruję, ale trafimy. Dobra, tu było chyba przejście. Tak jest, jeszcze... Aż tak mnie pamięć nie myli. Tutaj pusto... Tutaj... Tutaj nic, ale tutaj mamy... Muszę... którą możemy wykorzystać. Ognista strzała, sztuk 20, fajnie. Bo tu mamy kolejne przejście. A za nim mamy ziomeczka. No i w sumie to tyle. Taki sobie średni sekret, no bo tak trzeba byśmy tutaj trafili jego życia. Rappa! Gdzie? I proszę. Tak prezentuje się dalsza część tej lokacji. Zapomniany. Ej, to już chyba drugi atak tego ducha. Tam. Jezus, nienawidzę tego przeciwnika, który tam jest. Nienawidzę tego bossa. Naprawdę. Nie mówię o tym. Mówię o bossie, który jest za tą mgłą. Nienawidzę tego typa. Nie, walczyłem z nim chyba dosłownie 20 razy, zanim w końcu udało mi się go zabić. Proszę, widzę, walka nie powinna mi sprawić większych trudności. Proszę, nice shot, party. Kolejny rycerzyk także zdjęty. To klejnot. Kolejna kupa człowieka. Czy będę w stanie namierzyć tutaj tego łucznika? To jest dla mnie pytanie ze 100 punktów. Dwa strzały go mam. Na konsoli, z tego co pamiętam, to chyba w tamtym miejscu znajdował się ten niegasnący żar, który był mi potrzebny, żeby blokować sobie usługi kowala Magdafa. Niestety, tam było ciężej go zdobyć. Tam czy tutaj na konsoli. Wow! No, ten strzał w tym wyszedł. Okej, tutaj wody. Dużo. Sama woda oczywiście daje mi większą odporność na ogień. Bo wiadomo, kiedy jest się przemoczonym, no to... nie dostaje się dużo obrażeń od ognia. Stary żelazny klucz. Właśnie, kurde, zdobyłem klucz, ale opisu nie sprawdziłem, nie w poprzednim odcinku. Tam można wejść, tylko tam już nie wiem, czy... ta dźwignia... Nie pamiętam, czy ta dźwignia odblokowuje przejście jako takie.
A skubaniutki. O, wielki łuk salon! Dziękuję! Przetestujmy go od razu. A właśnie, ten hak jeszcze. Hak zakrywający dłoń. Z założenia nie jest bronią, ale jest na tyle ostry, iż może przeciąć skórę wroga. Okej. Okay. Gdzie jest ten? Łucznia tu. Wielki łuk z Alon. Nic więcej nowego nie ma. Wielki łuk z Alon. Wyjątkowy łuk używany przez rycerzy z Alon. Ten bardzo silny łuk strzela wielkimi strzałami, ale każde naciągnięcie cięciwy pochłania sporo czasu. A wtedy strzelec jest bezbronny. U szczytu potęgi swego kraju stary żelazny król przyjmował podejrzanych i ekscentrycznych gości z odległych krain. Większość była szarlatanami, lecz znalazł się wśród nich pewien niezwykły rycerz z Dalekiego Wschodu. W hołdzie dla swego nowego władcy uczył jego ludzi sztuki władania mieczem. Dobra. A, muszę wykryć jeszcze te odpowiednie strzały. Zamiast tych je używajmy. Zobaczmy. To oczywiście jest słabsza wersja tych strzał, bo są jeszcze mocniejsze. Tylko właśnie, uwaga. Zobaczmy, czy uda... Ciekawe, czy uda mi się go zabić headshotem. No, to nawet jako headshot nie może być kwalifikowane. Ale widzicie, o tym mówiłem, jeśli chodzi o te za... o tę moc przebicia. I właśnie udało mi się wypchnąć po prostu gościa z mapy. Teraz tutaj... Dobra, tutaj mamy wejście tylko do tej skrzyni. Dobra, wymienię sobie ten łuk, bo nie będę na razie z niego korzystał. Wrócę sobie do bożka, dzwonka bożka. Dobra, to nie jest pułapka na szczęście. Pierścień życia plus jeden. Jest to oczywiście pierścień, który mogę mieć na samym początku gry, ale jest on ulepszony. Mianowicie to plus 3 może być dany pierścień ulepszony, ale nie przeze mnie. To są takie wersje pierścieni, mogę tylko i wyłącznie w grze znaleźć. Dobra, wciągnę tutaj wajchę, otwieram drzwi, czy... Dobra. Ej, co ja zrobiłem tą dźwignią w ogóle? Ile cokolwiek. Ja tam nie wejdę teraz. A, to obniżyłem, dobra. Okej, no to co na razie może być otwarte. To nic nie będzie. Raz, dwa. Jezu, to jak ja nienawidzę tego. To jest drugie miejsce, tego nie znoszę, nie? To jest też takie, że trzeba sobie dobrze wymierzyć skok. O, dobra, tym razem się udało. Pastylki z czerwonych pijawek i duża dusza nieznanego... A nie, to nie ten strzelał, to tamten strzelał. Ale jak to nie będę duszny. Muszę uważać, żeby samemu nie spać na mój głupi pysk. Użyjmy tego. Tu chyba mogę wyłączyć ten ogień. Wyłączyć, więc kolokwialnie. Okej. Okay. Jeden piorun. Jeden cios. No naprawdę tak dziwnie z tego strzela, że to jest po prostu niepojęte dla mnie. O, dobra. Dwa pioruny rozbijają mu równowagę, tak powiedzieć. Okej, okay, tutaj obniżamy teraz most do równego poziomu. Tu jest kolejna taka miejscówka, ale okej, okay, na razie tutaj schodzimy. I teraz jak to zakręcę, czy obrócę, to powinno się tam coś na dole zamknąć i umożliwić mi przejście. Tak jest, już się ogień tak mnie wydobywa stamtąd i to jest znak dla mnie. Tu jest skrzynia. Tu jest nic. Dobrze, no to po raz kolejny. Nieskończone HP. Nie wstydzę się kompletnie używać tego. Otwieramy. W środku parma z Feniksem. No dobrze. Okej, no niewiele mi to też zniszczyło ubiór. Czy mam jakiś proszek przy sobie, który by to naprawił? Mam nawet dużo. Dobrze.
wykorzystajmy go od razu. Dobrze, mogę zejść tutaj, ale to mi nie da za wiele. Tu nie ma drabiny. Jak zejdę z tej strony... Dobra, przeskoczyć. O, ale udało się. Bez najmniejszych problemów. Tak, tutaj się to zamknął. Chociaż nie wiem, jakim cudem przez to się nie wydobywa ogień. No ale... Okej. Okay. O, skamieniała smocza kość, dużo domy titanitu. Aha, a dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Po prostu byłem ślepy, ale to żadna nowość. Tutaj były drzwi. No ale nie zginąłem przynajmniej od tego skoku, więc taki drobny plus dla mnie. Dobrze. Tutaj stary rozrzucony krainy życia oraz zielony pąk. Teraz tu idziemy do góry. Tam jest pancerny kolejny, ale to nie jest stary, tylko jak najbardziej nowiusieńki. To właśnie, tutaj ziomek próbuje zniszczyć podłoże. Co niestety, jak widać, mu się udało. No, dla niego jest to... Z jego strony jest to głupota, bo ja po prostu wystarczy, że to przeskoczę. No, a jak będę chciał uciekać, no to on wtedy po prostu daje mi darmowe przejście. Teraz tak... Tutaj ten klucz będzie do użycia. A, nie można zrobić z tej strony. Dobra. Ale co? Żeby w końcu to zobaczyć. Tu. Żelazny klucz. Zamek starego żelaznego króla w jeziorze zatonął. W jeziorze ognia, obciążone nie tylko zamkowym żelastem, ale i ciężarem królewskiej pychy. Przez wieki zamkowe żelazo zostało rozszabrowane przez przechodzących tamtędy ludzi. Żelazne drzwi też muszą być gdzieś daleko stąd. Żelazne drzwi w żelaznej warowni. No właśnie. Teraz niestety czas na trochę mniej przyjemną rzecz, mianowicie walkę z bossem. Ale z bossem, na równych oczywiście zasadach, bez nieskończonego HP, chociaż szczerze wolałbym je sobie włączyć, żeby ułatwić sobie życie. Dusze, czy tak te dusze mi są potrzebne? Nie jestem pewien. Zbroja kapitana Alon, spoko. Kurde, nie miałem tarczy. Tarcza, tarcza. Raz, dwa. Serio? Jak on trafił? On ma fajny miecz, naprawdę. Kurde, czemu nie mogą mi go wydropić? Super jest ten miecz. Wyciąga i jarzy się błyskawicami, ale w taki lepszy sposób niż ten mój hejt. Dobra. Wchodzimy zatem i spróbujmy zawalczyć z demonem kuźni. Okej, obrażenia robię nawet fajne. Oj! Serio, udało się tego uniknąć? Jak? Okej, nie miałem żadnego przez to obrażenia weszły. Ubiję głównie fizycznie. Jeszcze. Bo niestety, im bardziej go obiję, tym... O, właśnie! Teraz się już zbuffował i teraz dookoła niego będzie nawalał ogień. Często mi to będzie troszeczkę ssało HP, jak widać. Nie zamacham się przed włączeniem nieskończonego HP już. Raz... Okej, dobra, jeszcze nie. Raz go zabiłem. I nie będę się wahał przed wykorzystaniem tego. Dobra, dopiero po trzecim buffie chyba będzie ten wybuch. O, a propos trzeciego buffa. Dobra, on to był średnio chyba na... Zielono. Niby magia na opancerzonej się przydaje, no ale czy to na niego coś działa? Robi to jak dużo? Właśnie nie wiem. Patrzmy. 200 coś. No, nie tak źle. Nie tak źle. Weź te tarcze! Play not. Dobra, nie. YOLO. Nie. To mówiłem, ja się nie będę wahał. Po coś to mam.
nie tylko do farmienia, ale jak mogę to wykorzystać w walce z tak upierdliwym przeciwnikiem? Wybuch? Nie? Okej, trochę dziwne. No dobra, wyłączamy. Gij! Żegnam. Dusza demona kuźni. Nawet nie chcecie wiedzieć, ile by ta walka mi zeżarła, gdybym miał z nim walczyć normalnie. To jest jakiś cień, czy to jest jego, są pozostałości po tym demonie? Wygląda jak to drugie. Zobaczmy. Tutaj powinno być ognicho. O, już je widziałem. Tu jest za to skrzynka. I jest to skrzynka zwykła. Świńska tarcza, ognisty motyl. Właśnie, tarczę jeszcze zdobyłem, kurde. Tarczę też sprawdziłem. Okej, ognisko rozpalone. Tam powinni się prześladowcy odrodzić. Jak tutaj opocznę. Tutaj chyba wykorzystam ten klucz. A nie, tutaj po prostu otworzymy to normalnie. Tarcza. Najpierw ta. Dziwna świńska tarcza. Głowa prosięcia wygląda przerażająco autentycznie, choć jest imitacją. Mimo zwykłych właściwości obronnych, może przestraszyć zaskoczonego wroga. No, może, ale oczywiście normalnie w grze ma to no, zerowe użytkowanie. W sensie, no, useless. Parma z Feniksem. Mała tarcza udekorowana motywem Feniksa. Może ognia, które pochłonęło żelazną twierdzę, zalało również tę tarczę. Jednak gdy ją odzyskano, okazało się, że z nieznanego powodu pozostała nienaruszona poza niewielkim wyblaknięciem kolorów. Jak widzicie, strasznie duża odporność na ogień. No ale nie jest to jeszcze tarcza, która daje 100% odporności na ogień, a taka w grze też jest. Sala żelaznego serca. Tak się nazywa to ta miejscówka przy tym ognisku. A tutaj nic się takiego nie dzieje. Nogawice rycerza Alon. Set Alon też będę musiał przekastować. Dobrze. No i to jak uciekł skubany, tam się zaczaił. Zobaczmy ten set Alon. Nogawice noszone przez rycerzy Alon. Więzy łączące rycerzy Alon, którzy służyli staremu żelaznemu królowi, były potężniejsze od żelaza tych ziem, ale ostatecznie padli oni ofiarą płomieni, które zniszczyły zamek. Rękawicy nie zdobyłem. Zdobyłem zbroję kapitana Alon. Okej. Okay. Zbroja noszona przez kapitana rycerzy Alon. Właśnie, bo jest rycerz Alon i kapitan. Więc to są dwa różne sety. Wyposażenie rycerzy Alon, którzy służyli staremu żelaznemu królowi, zostało wykonane przy użyciu zaawansowanych technik zaklinania. Po dziś dzień zachwyca pięknem i solidnością wykonania. Zdobienia są inspirowane... zdobienia... Inspirowane są pancerzem noszonym przez niezwykłego rycerza, który szkolił ludzi mi żelaznego króla we władaniu mieczem. Powiada się, że opuścił on swego suwerena, gdy zobaczył jego upadek w czeluści deprawacji. I proszę, patrzcie! Zbroja sokolnika jest na plus 6, a ta zbroja jest bazowa i jest o wiele, wiele lepsza. Więc myślę, że w tym będziemy teraz się bujać. Zobaczmy hełm. No hełm oczywiście wiadomo, że będzie lepszy. Więc łączące... Dobra, to jest opis. Czekaj, bo to mi co dawało? To mi dawało zwiększe liczbę użyć czarów. No, ale w sumie nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Tak więc, hełm rycerzy Alon. Czy mamy coś, co go przelepsza? Przewyższa, właściwie chciałem powiedzieć. No nie mamy. No i proszę. Na razie mamy taki... Znaczy no, jesteśmy już tak w pełni opancerzeni, mówiąc krótko, nie? Bo mamy turbopancerz, ale nie mamy jeszcze w ogóle pełnego... Wypaszczy tutaj. Strasznie fajny jest to. Wygląda jak połączenie... to jest połączenie dwóch smoków, nie? Chciałem mieć jeden cały set, albo kapitana, albo rycerzy, albo skejt, no ale nie mam póki co szczęścia do tego. I tak, tu będzie za winklem, oczywiście. No ile on HP miał? Jakiś minimum mu chyba zostało.
Dobra, tutaj ciągnę i co? I to się obniża. Okej. Okej, dwa zaklęcia widzę też wystarczą, żeby jeszcze zabić. Znaczy zabić, zachwiać. Dobra. Użyjmy tego lepszego klejnotu. Albo nie, użyjmy z tego lepszego, ale nie tego najlepszego, tylko tego średniego. Tutaj obok jest właśnie wejście do tej... tej drugiej dzwonnicy, o której ja wspominałem. Tutaj jeszcze nie ma bossa, ale jest do niego tam przejście kawałek dalej. Tutaj oczywiście kretyni sami mogą spłonąć od tych wszystkich ogni, no bo oni oczywiście, tak samo jak my, nie są niezniszczalni. Tu, Jezus, to jest tak skurczyzyńskie. To tutaj obok. Czekaj, to było na ten? Tak, tu jest, na guzik. Pyk. O nie! Nie! Co za gnoj! Jak mnie zabrał ze sobą! Dobra, a w sumie kto do kogo zabrał ze sobą? Ja jego, czy on mnie? Kurde! Akurat się nadzieję na ten atak z maczugi, no kurka wodna. Trochę szkoda, naprawdę, trochę szkoda, ale no, wyszło kozacko, jeśli mam być szczery. Sytuacja no chyba 1 na milion, próbować gościa zrzucić, po czym dostać gonga i tak spaść. Adios. No, to oczywiście nie spadnie, nieważne teraz ja potem przejdę. A to ten stan zyskał. Serio, to muszę za każdym razem obniżać? Dlaczego? Bez sensu to się trochę wydaje. Okej, tego nie zauważyłem wcześniej, że go chciałem w lawie utopiłem. No dobra. Nie może i tak być. Siebiemy tymi zaklęciami ile wlezie. Dobra, teraz kolejny z życia. Patrzcie, miałem 99 i jeszcze chyba 4 odcinki temu. No dobra, może 4 to może przegięcie, no ale... No jakiś czas temu miałem ich tyle, nie? A teraz? Ledwo co? Tutaj mamy przejście dalsze. Chodź tu, ziomeczku. Odzyskujemy, naciskamy. Adios! Dużo duszy z niego żołnierza. Okej, okay. To powinno za jakiś czas wrócić normalnie na górę, bo to jest taka chwilowa pułapka, którą możemy wykorzystać właśnie, żeby... Znaczy, tfu, chwilowa. Chwilowa to jest takie niedopowiedzenie. O, już chyba wróciło? Nie? To może to nie wracało. A nie, nie, czekaj, nie, to wraca, ale ja chyba muszę normalnie przy ognisku odczekać. Żeby to wróciło na tak zwane miejsce wyjściowe. Ten to jest w ogóle genialny, nie? Ja go strzelę raz, drugi, a całą resztę zrobię płomienie. Jaki odskok! I co? Hehehehe, gówno ci to dało! No i co? Proszę, jak się łatwo podejść typa. Dobra, tu jest kolejne zejście do tego ziomka tam dalej, dobra. Pierwszy jest w tym odcinku. Kierka wodna, nie ma tak łatwo. Tarcza. Stary się... Hanzo to byłby teraz zawiedziony. Zrażony klej. No tutaj trzeba uważać, bo są właśnie te... głupie... czy głupie, no to są tak trochę chamsko schowane, jeśli mam być szczery. Ten jakby kurde jak z kung fu mi wyjechał normalnie.
są tak chamsko schowane guziki, bo jak się idzie prosto, to nie da się ich zauważyć od razu, a jak kiedy się naciśnie, no to wtedy to się przechyli i to niestety nie ma żadnej konkretnej wartości, znaczy nie ma w tym konkretnej ilości płynu, nie przeleje się i nie wróci. Naciśniecie, to się przeleje i będzie tak się lało przez cały czas. Jak po raz kolejny nieskończone HP, tylko w sumie odzyskajmy jeszcze człowieczeństwo. Pomogę. I odczajmy tutaj. Tutaj mamy co? Kolejny płomyk. Pięknie. A w tej skrzynce, ja nie mam pojęcia, jak miałbym to normalnie zgarnąć. Nawet na konsoli mi się to nie udało. Co jest tutaj? Burza chaosu! Proszę, proszę, proszę! Jedno z moich ulubionych zaklęć, jeśli chodzi o piromancję. Bynajmniej w jedynce. Bo w dwójce nie zdobyłem chyba. Kurde, i nacisnąłem to. Nie, będzie się lało, no. Ale na szczęście już tam załatwiłem, co chciałem, więc... Nie mam się czym przejmować za bardzo. Zobaczmy. Burzę chaosu w takim bądź razie. Tutaj. Powiada się, że chaotyczny płomień pochłonął matkę piromancji. Tworzy liczny spływ chaotycznego ognia. Ci, którzy pragnęli wielkiej potęgi, zostali pochłonięci przez własne żądze. Gdzież podziwają się ich zaginione dusze? No właśnie, gdzież też mogą te dusze się chować? Okej, okay. Tam na górze jest koniec w sumie. Nawet nie wiem, czy to nie jest mimik kolejny. Ale cóż, to możemy łatwo sprawdzić. 80 tysięcy dusz prawie mam. O, nie ma? Okej, okay. Dobra, kolejna nowość. Normalnie tutaj powinna być skrzynia metalowa. To jest skrzynka drewniana za to. Tutaj idziemy wyżej. Tam chyba dalej nic takiego nie ma z tego, co pamiętam. Ale już niejednokrotnie moja pamięć napluła mi w mordę, tak więc... Nie wiem, czy mogę temu tak ufać. Kolekcjoner Olivier. Wielka strzała zniszczenia. To jest właśnie ta lepsza wersja tej wielkiej strzały. Jest strasznie dużo tutaj tych mrocznych duchów. Ej, co to za włócznia jest? To ma w prawej ręce. Co to jest za włócznia? Halo? A, czekaj, kurde. Równa walka ma być. Dobra, ale czekaj, ale jak sobie riposta zrobić? Wow! A, okej. Okay. I poszedł w pizdu. No i no... No walka była, no, jakaś. Kurde, ale tak, zapomniałem, że tutaj dochodzą, są, doszły też ataki tarczą. Tutaj nie ma już pod triggerem zwykłego walnięcia, żeby zrobić ripostę. Na ripostę chyba trzeba zrobić jak ten taki... Nie to. Przytrzymać? Nie. Nie, z triggerem to jest atak z doskoku. A, dobra. To jest. O, to jest atak na ripostę. Tylko jeszcze musi to wejść. Chyba, że po prostu muszę mieć inną tarczę. Zobaczmy w sumie, czy Parma z Feniksem też będzie miał taki atak. Zobaczmy. A nie, Parma z Feniksem ma normalnie możliwość odbicia. Okej, okay, czyli to zależy, jaką tarczę mam na podorędziu. To jest wielka tarcza. Tak. Czyli pewnie wielkie tarcze mają takie grzmotnięcie, a mniejsze mają możliwość sparowania. Dobra, odkryjmy jeszcze tutaj to ognisko, bo na górze jest ognicho. Tylko to jest niestety ognicho, które... Chyba muszę użyć kamienia. Tutaj blokowujemy. Usuwamy iluzję. Czy co to w sumie jest, bo nawet nie wiem. Niby to jest iluzja, ale w sumie dopóki tego kamienia nie użyjemy, no to trwa. I nic się z tym nie da zrobić. Tutaj mamy tą skrzynię. A może to jest minik? A nie. Jest to też pułapka. Kwarcowy pierścień gromu plus jeden. Pięknie.
Zwykłego jeszcze nie zdobyłem, a już mam plus jeden. Zwiększę obronę przed błyskawicami. Pierścień przekazywany studentom Melfickiej Akademii Magii osiągającym wymagane wyniki w nauce. Jego kwarcowa dusza zwiększa obronę przed błyskawicą. Piromanta Glocken, tworząc mnóstwo replik tego pierścienia, upowszechnił go do tego stopnia, że jego znajomi czarodzieje bezlitośnie go skrytykowali za nadużywanie wiedzy zdobytej podczas trudnego szkolenia. Ciekawe. A i tu jest to ognisko, dobra. No i tak jak widzicie, nie ma tutaj możliwości cofnięcia się, to jest totalnie idiotyczne, no ale... No nie ma takiej opcji. I tutaj właśnie jest właśnie słoneczna dzwonnica. Powinna znacznie pojawić informacja. Tylko trzeba przejść przez mgłę. Nie ma tej walki z bossem, po prostu przychodzimy i jesteśmy w słonecznej dzwonnicy. Ale jest niepełno takich fantomów. Serdzewia monata, pięknie. O, proszę. Duch. Wędrowny szermierz Aidiel. Chyba tak się chyba czyta to imię. Tutaj oczywiście ten nic nowego nie powie, bo to jest po prostu możliwość ponownego przystąpienia do przymierza. I ogólnie cała nawet ta... Cała ta dzwonnica to jest tylko i wyłącznie tak jak ta pierwsza. To jest tylko do walki stworzeń. Tutaj po prostu mamy niebieskie fantomy, czyli silniejsze wersje normalnych przeciwników. Okej, naprawdę fajna ta. Nie wiem, czy to jest włócznia, czy to jest kostur, ale chciałem to naprawdę zdobyć. Bo na konsoli nie pamiętam takiej włóczni. Żeby była. A jeśli gdzieś była, no to ja jej bynajmniej nie zdobyłem. No, to mamy kolejnego takiego ziomeczka, który rozbił mi niestety posturę. O, świetnie. Dobra, nie, wiecie co? Żegnam. Nie mam na was czasu. Łuk strażników dzwonu. Spoko. Dlatego... Czy nie, dostanę go? Tak. Okej, czyli za każdego takiego dostajemy kukłę człowieka. Tutaj ciągnę za wajchę. Biję w dzwon i... To mi chyba gdzieś odblokowuje przejście, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy nie tam dalej. No już tak sobie chodzimy, no to możemy zwieść tę dzwonnicę. Bo mówię, to jest mała lokacja. Tutaj głównie jak coś zatrzymuje, to walki z tymi fantomami, no ale... O kurde, właśnie to było... Nie, było czy... A nie. To jest... Ta kusza jest później do zdobycia. Ale to jest naprawdę fajna kusza. No bo to jest kusza, dzięki której? Która strzela trzema bełtami naraz. Wygląda naprawdę intrygująco, ale... równie mocno... Znaczy, równie ciężko się z tego... strzela, bo... Bo długie jest też przeładowanie po tego. To jest chyba trochę krótsze niż zwykłej broni tego rodzaju. Jak mi wysunął? No, ale proszę, przed błyskawicą nie uciekniesz. No i dobrze. Kadzidło prostaka, a tu jest powrót na to. Jeden klejnot. I jedna flaszeczka. Tutaj nikogo nie ma. To otwórzmy sobie skrzynkę. Podpalenie. No, zaklęcie mówi chyba samo za siebie, nie? Ale sprawdźmy je oczywiście. Zaklęcie piromancji tworzące powłokę z ognia, pozwalającą rzucającemu podpalać pobliskich przeciwników. Nie trzeba wspominać, że to niebezpieczny czar, parzący również piromantę. Jeśli ktoś czegoś naprawdę pragnie, być może podpalenie nie jest aż takie straszne. Straszne nie, ale na pewno jest bardzo głupie. I tutaj mamy pastylki z trójokiego węża, kukła człowieka. Tutaj jest powrót, ale powinno być... Chyba tutaj? Tak jest, tutaj jest. Nie wiem, czy to jest iluzja, nie? To jest po prostu, dla mnie to jest sekretna ściana po prostu.
Dobra, czy to też było pułapką? Ta nie. Wielki miecz czarnego rycerza. I czy to jest pułapka? Też nie. Dzwonki ochronne i wielka tarcza duchowego drzewa. W takim razie odczajmy to. Najpierw tarcza. Tarcza jest tutaj. Wielka tarcza duchowego drzewa. Tarcza z niebieskiego duchowego drzewa, o której mówią, że posiada boskie moce. Pojawia się w alegorii Queli, boga snu, i można nią odbijać zaklęcia blokiem. Ja, ciekawe jak skutecznie. Był kiedyś młodzieniec, który bał się wszystkiego, aż do chwili, gdy drzewo z krainy marzeń przekształciło się w tarczę, aby go chronić. Tutaj. Dzwonki ochronne. Święty dzwonek powszechnie używany przez kapłanów z Lindelf. Katalizator cudów i uroków. Święty dzwonek służy do kierowania... Dobra, to jest... To jest coś innego. Wróć, coś innego. No, podobny opis. 110. Nie wiem, czy to nie ma lepszych statystyk, jeśli chodzi o ten dzwonek arcysmoka, no ale jeśli chodzi o dzwonek bożka, to to jest najlepszy dzwonek, jeśli chodzi o uroki. Znaczy o czary, znaczy o błyskawice. Kurwa. O cuda. O, tego co szukałem. Jest jeszcze drugi dzwonek, który jest... Okej, to było dziwne. Który jest stricte pod te robiony, pod uroki, ale to dopiero w tym wielkim zamku możemy znaleźć. I to też nie jest łatwe do zdobycia. I wielki miecz czarnego rycerza, to jeszcze zdobyłem. Wielki miecz rycerzy, którzy w zapomnianych czasach służyli Panu Światła. Czytaj Lordowi Gwynowi. Mimo, że ich ciała pochłonęły płomienie, zachowali dawną siłę i stanęli na warcie, by zmierzyć się z przybyszami zjawiającymi się w ich krainie. Właśnie, jest gdzieś teoria, że ponoć stary żelazny król został niejako opętany przez Gwyna. Nie wiem jak, ale ponoć dusza Gwyna miała jakoś przeżyć bycie dosłownie, no po prostu poświęcenie Gwyna, czytaj spalenie się tak naprawdę w tym, w piecu pierwszego płomienia, żeby przedłużyć właśnie erę ognia. I ponoć ta dusza jakoś przeniknęła, znaczy jakoś tak wiecie, została, trwała i wstąpiła w ciało starego żelaznego króla. I jakbyś nie władała. Nie wiem, jak to ma sens, no ale kto wie, może jakiś ma. Tak samo właśnie, a propos grzesznicy, ponoć grzesznica miałaby mieć w sobie cząstkę duszy wiedźmy z Izalitu. I poniekąd jest to, to jest nawet spójne, powiedzmy, ponieważ... No, tu chodzi głównie o to, co się dzieje, kiedy zabijemy tego bossa na Nowej Grze Plus, albo ponownie, kiedy właśnie spalimy żar ascezy i zabijemy bossa jeszcze raz. Bo wtedy zdobywałem po raz kolejny duszę tego bossa, ale też duszę tej prastarej istoty. Tej starej istoty, o której właśnie wspomina słodka Szalkua. Ale to dopiero właśnie za drugim podejściem. Mianowicie, w przypadku grzesznicy jest to dusza starej wiedźmy, a w przypadku żelaznego króla to jest chyba dusza... No nie, no tego sobie nie przypomnę akurat, no ale no i też jakaś stara dusza. Na pewno nie dusza starego króla, bo to coś innego było. No nic, no, pokażę wam to pewnie tak czy siak, no, jak uda mi się znaleźć... Żydnie, w sumie chyba mam, aż mam chyba żar ascezę jeszcze przy sobie, nie? Tak, mam, no to będę mógł go sobie zduplikować i wam pokazać potem te dusze. Tak samo jak będę mógł za jednym razem zaliczyć oba zakończenia, ponieważ, tak jak w Sekiro, to po zakończeniu gry mamy wybór, czy chcemy od razu kontynuować nową grę i zrobić sobie drugie podejście do gry, czy chcemy jeszcze biegać sobie w tym pierwszym. No i wtedy będę mógł właśnie spalić żar ascezy przed finalnym bossem, no i pokonać go jeszcze raz, tylko oczywiście wtedy na szybko i pokazać wam drugie zakończenie. No ale akurat, no, zakończenie po prostu wam wkleję, no bo po co mam jeszcze raz wam pokazywać
walkę z danym bossem, prawda? Zwłaszcza taką, której załatwię go jednym ciosem. Ale dobrze, jeszcze na koniec sprawdźmy tutaj. Pastelki te chyba zdobyliśmy, ale na wszelki wypadek. Wydzielające zapach rdzy czasowo zwiększają odporność kamieni. Po pojściach często wspomina się o świętej Elżbiecie i jej wyjątkowe leki i mikstury są popularne po dziś dzień. Tutaj zwiększają odporność na krwotoki, tutaj rzepy, obrona magiczna, obrona przed błyskawicami, obrona przed ogniem. Chyba żółty już mieliśmy, a pomarańczowy i niebieski zdobyliśmy jakoś tak na przestrzeni gry. Tutaj dusze. O właśnie, te dwie dusze jeszcze sprawdźmy. Bo Miffy, zabiłem ją w poprzednim odcinku, ale już nie sprawdziłem. Dusza Miffy, zgubnej królowej, mieszkającej w strażnicy żniw. Królowa pragnęła rozkochać sobie króla. Zażywała nawet trucizny, by stać się piękną, nie bacząc na straszliwe konsekwencje. Wszystko to w imię szaleństwa, zwanego miłością. I dusza demona kuźni, który nawiedza zamek zatopiony w płynnym żelazie. Życie starego żelaznego króla zostało odebrane przez żelazo, któremu dano duszę. Czy ten metalowy gigant był tam od początku, czy to jednak wytwór próżności króla? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. To jest jedna z te dusze. No, te dusze moglibyśmy oferować Stridowi, tylko że on jeszcze niestety się nie zrespił. U siebie, znaczy on, jego nagrobek się nie pojawił. Ale zobaczmy, może teraz tam jest. Może będę w stanie na coś to wydać. Jest nagrobek, świetnie. Okej, okay, tu już widzę te wszystkie pozlikę, bo już jestem. Albo na tyle razy je zabiłem, albo po prostu udało mi się je na tyle rozwalić. Czy to mogę otworzyć? Ciągle nie. To modlitwa. Strix Olafis, czy oferować duszy do grobu potrzebne 14 tysięcy? Tak chcę. Nią. Siema, Strayd. Nie jak to ten grób to zostawił, nie? Ale jestem za to wdzięczny. Tak. I zobaczmy. Wymiana. Dusza Miffy z Gbiny Królowej za zakrzywioną klęgę Miffy. Sztylet wykuty z duszy Miffy z Gbiny Królowej, pokryty silną trucizną. Miffia była wspaniałą królową, dopóki coś jej nie odmieniło. Czy to wina trucizny pochodzącej z głębi ziemi, czy może namiętności targających serce Miffy? Tutaj skowycząca halabarda. Z duszy Lorda Szkieletów. Kościana kosa. Lanca rydwanowa. Tutaj ze smoczego jeźdźca. Kusza z tarczą. Prześladowca, smoczy jeździec. To już mam. Tutaj nie wiem, musiałbym zobaczyć, ale dwie z tych trzech rzeczy mam. O, dusza z gargulca z dzwonnicy, dwuzą gargulca. To jest chyba jedyna. To są jedyne rzeczy z tych dusz, które możemy zrobić, więc myślę, możemy to od razu chyba wykonać. Tak, dobra. Czekaj, ja teraz odpocznę przy ognichu. Słuchaj, dobra. Wyciągnę od razu wszystkie te dusze. Stary zabójca smoków. No to nie u niego niestety. Ale zręczny strażnik. Strażnik ruin. W sumie dobra, wyciągnijmy wszystkie. Okej. Okay. Mam wszystkie dusze? Mam. Dobrze. Teraz czy on tutaj ciągle jest? Jest. Okej. Okay. Czyli prawda? Dopiero. Tak. Dopiero chyba jak zginę, to dopiero wtedy on stąd zniknie. Dobra, to jest wszystko to samo. Dusza Miffy. W sumie dobra, zresztą strażnika na razie nie będę wykonywał niczego, bo muszę mieć pewność, co mam. Za to dwuząb gargulca sobie oczywiście zrobimy. Włócznia z dwoma ostrzami imitująca broń opisaną w starożytnym tekście. Gargulce podobno chronią zamki i forty przed złym losem. Od wieków pojawiają się pod rozmaitymi postaciami w przeróżnych krajach. Niektóre z nich wykonano z taką pieczołowitością, że wyglądają jakby mogły ożyć. Nie tylko wyglądają, ale mogą. Dobra, z rydwaną kata jeszcze nie będę niczego robił, bo muszę tą duszę rozmnożyć. No albo pokonać rydwan jeszcze raz, no ale to mi trochę nie w cenie. Skowycząca halabarda.
Halabarda wykonana z duszy lorda szkieletu, chyba lordów. Została obdarzona mocą mroku. Przerażająca czaszka wyrzeźbiona w tej broni przywołuje wspomnienie ostatnich chwil lordów szkieletów, z których dusz została wykonana. Bo to jest w sumie to jest właśnie dziwne. Bo dusza jest jedna, ale to jest jakby dusza zbiorowa, nie? Dusza chciwego demona. Kosa wykuta z duszy chciwego demona. Zgięty kręgosłup chciwego demona jest twardy jak skała, a zamiast ciąć ciało, ta broń miażdży je. Czym było wcześniej to coś, co stało się potwornym demonem i dlaczego nigdy nie opuściło tej podłej królowej? Trudno powiedzieć, może było do niej jakoś przywiązane. No, moja teoria jest taka, że to być może był jej syn. Albo ewentualnie jakiś adorator. Miecz kuźni. Ogromny miecz wykonany z duszy demona kuźni. W jego klindze drzemie straszliwa moc ognia, którą można wyzwolić silnym atakiem. Ziemia plunęła ogniem, a z płomieni wyszła bestia. Istota jednym ciosem spaliła zadufanego króla, a jego zamek pochłonęło morze ognia. Okej. Okay. Samonaprowadzająca ciężka strzała dusz z duszy strażnika ruin. Okej, z tego co kojarzę, tego drugiego handlarza chyba nie musiałem wykorzystać tej duszy, więc wykupię. Bo czemu by nie? Z Miffy nie jestem pewien, czy mogę teraz wykorzystać, więc na razie ją... Znaczy na razie, no, potrzymam chwilowo i tak zrobię, tak czy siak ten miecz, tak samo te lance oraz te kusze. Dobra, zamknij mordę. No to okej. W takim razie ode mnie to będzie tyle. Rzeczy zrobione, nakupowane. Myślę, żeby tą tarczę jednak zmienić. Może na jakąś inną, która ma 100% redukcji. O ile w sumie taką znajdę. To jest też dobre pytanie, czy uda mi się taką znaleźć. A właśnie, jeszcze łuk. Łuk strażników dzwon. Drewniany łuk, bardzo lekki, nie wymaga wiele siły. Dzwony symbolizujące zakazaną miłość, a ich... Symbolizują, raczej powinno być. Ej, wierni strażnicy czuwają, zawsze gotowi unieszkodliwić jakichkolwiek potrzebnych gości. Muszą pełnić wieczną wartę, taki już bowiem los tych marionetek. No dobrze. Szybka prezentacja, jak wyglądają dane bronie. Tak wygląda wuzą. Chociaż widzieliśmy to. Widzieliśmy, jak używają tego agulce. No, w sumie jako tako, no. To grał ten wie. No, jak mówiłem, ja nie zamierzałem się bawić z tymi gargulcami. To jest halabarda. Halabardy nie przekonują mnie w ogóle, bo zamiast... Nie ma tego ataku, który pozwala się w ogóle kręcić dookoła... Czy może nie kręcić, no ale... Chociaż zaatakować dookoła siebie. No patrzcie, tu. Tu jest tylko ewentualnie taki... O, tu okrąg, ale to jest silny atak i broń jeszcze musi być trzymana obrącz. Po co mi coś takiego? Tutaj kosa. To wygląda. No, tutaj taki silny atak to jest takie ściągnięcie typa do siebie, albo bardziej sobie nierównowagi. Tutaj nic nowego. No, hak mogę tak od niechcenia wam pokazać. No, to jest tak samo jakby po prostu bił pięścią. No i tutaj miecz czarnego rycerza, nie, to już sprawdzałem. Tutaj miecz kuźni, no, wygląda w taki sposób. Jak widać jest to miecz olbrzymi. Ale ma też potężny atak, silny. Tylko właśnie jest to atak, który zużywa 10 punktów wytrzymałości broni za każdy taki cios. Ale, co jest najlepsze, mogę jeszcze mieć drugi taki miecz, ale miecz magiczny. I wtedy odblokowuje mi się specjalny cios z wykorzystaniem obu tych mieczy. Znaczy, co nie tak jest ogólnie z każdą bronią. Co nie, właśnie, muszę zobaczyć, czy jak teraz... Wiem, sorry za długość tego odcinka, no ale jak teraz już coś sprawdzę, no to muszę, nie? Dobra, zrzućmy... Tak, ten miecz zrzucimy. A w sumie buławę już też mogę. Pikę... To i to też zrzucamy. Ten młot... A, w sumie niech jeszcze jest. Uchigatana, gdzie będzie? Buław... O, w sumie właśnie, zobaczmy. Spaczony i zakrzywiony miecz. Okej, okay, czyli tylko te... Buławem zostało. No Dachi, weźmy je. Dobra, to w sumie jak już przy okazji sprawdziłem to drugie, no to... Tak, dobra, morda. To zróbmy te...
kolczastą pałę. Spoko. I teraz zobaczmy, jak teraz będę miał w jednej ręce Uchigatanę, a w drugiej Nodachi. Ej, długie jest to ostrze. Tutaj nic. Silny mam pchnięcie, tu samo. Nie. Też nie. Ej, kurde, jak ten atak wykonać? Ale autentycznie, jak wykonać ten atak, no? Mam gałkę wcisnąć? Nie. Chyba, że... czekaj, idę? Nie. Nie, bo jest normalny cios. O kurde, jak to działa? 10, 16, 18, 20. No nie, no mam przewyższające punkty. Dobra, jeszcze będę się musiał doedukować jeszcze, jeśli o to chodzi. Wracamy tutaj do miecza Hate, tutaj do... no chwilowo do Parmy z Feniksem. No i dobra. To już będzie koniec tego odcinka. Ponad godzina 10. Wiesz, kto wie, może tam trochę uda mi się uciąć. Takich moich głupszych rozkmin, albo tych powrotów, kto wie. Ale w sumie też po co? Niektórzy lubią dłuższe odcinki. Więc dobrze, już bez zbędnego przedłużania. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin, w którym być może zawalczymy już z finałowym bossem, jeśli chodzi o tę całą żelazną warownię. Cześć!